Hej, cześć, siłanko, z tej strony Zgotowało, witam was serdecznie na kolejnej reakcji na kanał, teraz Biała z XDanexem w Warszawie. Wpadło tu dzisiaj na wszystkie portale streamingowe, o 15 wpadł klip na YouTube, mamy 16 w momencie nagrywania i odcinek prawdopodobnie widzicie o godzinie 17, jeśli wszystko się uda podpinać czasowo, mam nadzieję, że tak. Jutrzejszych premier tak naprawdę nie będzie na kanale, bo będę w Warszawie właśnie, tytułowej. Jadę na mecz Polska-Ukraina, pooglądać, pierwszy raz będę na Narodowym, więc nie będziemy na miejscu, więc jakieś tam premiery piątkowe ciekawe, jeśli będą, oczywiście pojawią się w weekend, jak wrócę, bo w tego samego dnia wracam wieczorkiem. Stream dzisiaj o północy z Okiego, jeśli ktoś nie widział informacji na socjalka, więc zapraszam. No i co, jestem w Warszawie, tytuł, wydaje mi się, że jest to po prostu parafraza snu o Warszawie w wykonaniu Czesława Niemena, tak? Czesław Niemen? Mam nadzieję, że dobrze mówię. Zacznę się pierdolić Czesław Niemen z Czesławem Mozilem, nie? Ale Czesław Mozil to był ten, co tak śpiewał, nie? Czesław śpiewa i Skobona Fide na płycie też, nie? To wiem, pamiętam. Sprawdźmy sobie, jak to brzmi. Kolejny właśnie singiel od chłopaków. Mega szybko i mega dużo dostarczają w ostatnim czasie, więc mega mnie to cieszy. No i co, jak jesteś nowy na kanale, możesz zostawić subskrypcję na kanale, bo 64,5% nie subskrybuje. I lecimy z tym. Biała z Xanek, sen w Warszawie. Let's. No, ale nie wiem, czy to nie jest samplowany sen o Warszawie, tak szczerze. Tak, przez sekundę, czekaj jeszcze raz. Chyba jest. Ej, ale taki off-top lekki, nie? Bardzo przystojnie wygląda. Zauważyliście ostatnio, że zglałapowałem, schudłem 10 kilo, albo 8 tam od jakiegoś czasu. Wiecie, ładnie się ubieram i wydaje wam się, że ładnie wyglądam? Wydaje mi się, że jestem ostatnio całkiem przystojny. Sorry, musiałem to komuś powiedzieć. W Warszawie średnio. Raz na tydzień ktoś rzuca się pod metro. Bez kitu? Taka jest statystyka, czy tak rzucił po prostu, że raz na tydzień się ktoś rzuca pod metro? To ciekawe akurat. Właśnie, a co do Warszawy, to gdzie jest kurwa parking, żeby pojedziemy autem, żeby stanąć i iść na mecz, nie? Musicie mi to znać w komentarzu. Warszawiacy, stand up. Raz na tydzień ktoś rzuca się pod metro. W Warszawie ciężko. Wytrzymasz na trzeźwo. Każdy, kto przyjeżdża tu, popełnia serię błędów. Najpierw... Nie tylko w Warszawie jest ciężko wytrzymać na trzeźwo, co nie? Wydaje mi się, że problem trzeźwości i zachowania tak naprawdę trzeźwego myślenia, czy w jakiś sposób nie uciekania w używki, czy w jakieś inne kurwa formy napełniające dopaminę. Myślę, że w całej Polsce jest ten problem, a nawet bym powiedział, że na całym świecie, nie? Wytrzymasz na trzeźwo. Każdy, kto przyjeżdża tu, popełnia serię błędów. Najpierw dorabia dealerów, no a później terapeutów. To największe miasto w Polsce, wielu szuka tutaj sensu, ale nadal jest za małe, by zapełnić dziurę w sercu. Ładne jest ten brzmienie, ten z tyłu, ten taki bicik, ten taki kurwa. My tak strasznie, znaczy to było głośniejsze oczywiście, Michael Jackson kurwa Type-Sheet, ale te takie kurwa jęczenie z tyłu, takie kurwa, nie wiem jak to nazwać, taki syrena Type-Beat warszawska, trochę tak muska w uszy fajnie, nie? Wielu szuka tutaj sensu, ale nadal jest za małe, by zapełnić dziurę w sercu. Do Warszawy przyjechałem, bo chciałem iść level dalej. Pierwszy pokój tutaj wynajmowałem na lewe dane. Kurwa, ciekawe, czy ta Warszawa naprawdę jest taka zła, jak ją piszą, bo to jest już kolejny kawałek, trzy kawałki, które kojarzę z Warszawą i nienawidzeniem, to na pewno było Nienawidzę Warszawy, nie? Czyli was BDS-em, bo Chcę Byś Next kiedyś był, Warszawa też to mówił, widzę Warszawy, coś tam. I tutaj znowu, generalnie zauważyłem, że temat Warszawy i tak naprawdę negatywny wpływ na życie, czy w jakiś sposób niezbyt pozytywne wypowiedzi płyną właśnie z numerów, w których Warszawa jest powiedzmy tematem przewodnim w jakiś sposób. Ciekawe to dla mnie jest. Możecie mi dać swoją opinię w komentarzu, bo jestem bardzo ciekawy, skąd to wynika. Ja w Warszawie byłem dwa razy, bardzo mi się podobało, ale oczywiście jest to inna sytuacja, gdy jedziesz tam na chwilę, a aniżeli mieszkasz tam i na co dzień budzisz się w Warszawie, co nie? Obok Tesco na Gocławiu za pięć paczek. Tam do bistro sobie szedłem na obiadek. Potem mieszkałem na Soli z Solarem. Ty dawaj na pamiątkę, dziś kupimy to mieszkanie. Hej, zajebiste, dawaj na pamiątkę, kupimy to mieszkanie, bo mieszkał tam z Solarem. No i Żoli też Żoli, bo nie? Dobrze mówię, dzielnica Warszawy. Było to poruszone, wydaje mi się, że w większej ilości niż jeden. Jak się to mówi? Większej ilości niż jednym. Nie wiem, polski jest tak trudnym językiem. Więcej niż... powiedzmy w dwóch czy trzech, czy większej ilości nawet kawałków było poruszane to, że mieszkał z Solarem na Żolce, albo w jakichś wywiadach też było, więc... znany temat akurat.
Spłaciłem swój ostatni dług, jaki kurwa miałem. Solar to był pan kanapka, bo co chwilę wbijał z sianem. Potem mieszkałem na Woli z Lankiem. Pierwsze 100 koła w gotówce chowamy pod umywalkę. To mieszkanie to był parter, więc pod oknem fani stoją. No a poczuła mi policja, bo czuć w całym bloku zioło tak posta- Kurwa, fajny taki na pewno nostalgiczny kawałek, w jakiś sposób może też refleksyjny dla wielu osób, które powiedzmy mieszkali w jednym lub większej ilości po prostu miejsc. No ja ku szczęściu lub ku nieszczęściu mieszkałem tylko w jednym mieszkaniu, tutaj się urodziłem, tutaj dalej jestem, więc nie ma tak naprawdę realnego przełożenia na historię, czy w jakiś sposób odniesień, które mógłbym tutaj wyciągnąć przed nawias, więc to jest na pewno coś innego. Ale wiem, że wiele osób, wiecie, przeprowadzało się x razy i dla nich może być to coś, z czym kurwa po prostu zrelatują, nie? W jakiś sposób. Więc pod oknem fani stoją, no a poczuła mi policja, bo czuć w całym bloku zioło, tak postawał polo. W Warszawie średnio. Raz na tydzień ktoś rzuca się pod metro. Takie przyjemne brzmienie, znaczy taki kawałek spokojny, nie? Tutaj raczej nie oczekujemy fajerwerków, jakaś forma może spowiedzi, może nie powiemy spowiedzi, ale może takiego wyrzucenia z siebie, może potrzebował tego Biała, żeby opowiedzieć o swoich dawnych czasach, w jaki sposób nas też wprowadzić w emocjonalny stan, czy w jakiś sposób, kurwa, myślenia. Spoko to jest. W Warszawie ciężko, wytrzymasz na trzeźwo. Każdy, kto przyjeżdża tu, popełnia serię błędów. Najpierw dorabia dealerów, no a później terapeutów. To największe miasto w Polsce, wielu szuka tutaj sensu. Ale nadal jest za małe, by zapełnić dziurę w... Bit jest przyjemny, bit mi daje taki vibe, kurwa. Taki Metro Boomin produkcja. On też często wpierdala jakiś dźwięk losowy w bicie, który cały czas się lupuje z tyłu, nie? Totalnie mi tutaj Metro Boomin. Potem znów mieszkam na Woli, to był piękny apartament. 8 piętro, wielki taras, z góry patrzę na Warszawę. I sam za to wszystko płacę, czuję się jak facet. Rzadko bywam w domu, bo ciągle jesteśmy w trasie. Mija rok, się przeprowadzam, bo co płytę zmieniam chatę. Nagle nic nie mogę zdać. Ale nie, ten bit jest zajebisty, bo on... Słyszycie te up and downy w bicie, wiecie o co chodzi? Że jest tak góra, dół, góra, dół. Słyszycie to cały czas, mam nadzieję, że też to słyszycie, co ja. Jesteśmy w trasie, mija rok, się przeprowadzam, bo co płytę zmieniam chatę. Nagle nic nie mogę znaleźć, jakieś pierdolone fatu. Odmówili mi 5 mieszkań, to się do 6 zbiera. Zrezygnowany zaliczkę, wpycham pani na Coopera. Ona patrzy mi na dziary, potem w oczy... To ten moment mi się podoba, on jest taki kurwa niższy, wiecie o co chodzi? Zrezygnowany zaliczkę, wpycham pani na Coopera. Ona patrzy mi na dziary, potem w oczy tak jak śledczy. I się pyta, czy na pewno nie chcę tutaj stawiać dziewczyn. Potem już z kobiet... Stawiać dziewczyn? A, okej, Garrett. W oczy tak jak śledczy i się pyta, czy na pewno nie chcę tutaj stawiać dziewczyn. Potem już z kobietą kwadrat, po 2 latach jestem tatą. Dziś wychowujemy dziecko w naszym domu pod Warszawą. To był długi salon. Kurwa, no pierwszy raz, że słucham kawałka i tak naprawdę nie mogę wtrącić swoich kilku groszy, bo w żaden sposób nie mogę zrelatować z tym numerem, bo nigdy w życiu tak naprawdę nie zmieniałem lokum, nie zmieniałem mieszkania. Jedyne moje jakieś tam momenty, gdzie przez jakiś dłuższy czas nie byłem w miejscu zamieszkania, czy w miejscu, w którym aktualnie się też znajduję, to były jakieś wakacje czy wyjazdy, więc... No na pewno mogę powiedzieć, że zawsze ciągnę do tego miejsca zamieszkania. Ja akurat jestem bardzo domowy i bardzo, bardzo dużym domownikiem jestem, że jak po prostu nie mam mnie w domu przez więcej niż tydzień czy 10 dni, to dostaję paranoję i mówię, kurwa, ale bym sobie usiadł dzisiaj przy kompie, nie wiem, nagrał coś, pograł sobie w coś. Nie wiem, pooglądał sobie coś, nie wiem, zwaliłbym sobie konia w moim łóżku, wiesz co chodzi, że totalnie, kurwa, jestem domownikiem i rzadko kiedy po prostu nie tęsknię za domem w ten sposób. W Warszawie średnio. Raz na tydzień ktoś rzuca się pod metro. W Warszawie ciężko. Wytrzymasz na trzeźwo. Ale nie no, jak byłem w Warszawie tylko 2 razy i jakby nie mam jakiegoś specjalnego połączenia z Warszawą i nie znam, kurczę, lora i tak naprawdę jakichś inside'owych rzeczy, bardzo ciężko mi się słucha tych rzeczy takich, po prostu wiecie, o takim mocnym wydźwięku negatywno-depresyjno-smutnym, ale wiem, że po prostu przejawia się to w wielu kawałkach, więc po prostu ufam na słowo. W ogóle ostatnio zauważyłem, że... Jakby to powiedzieć, największe skupisko wiedzy, którą posysam i... Posysam w ogóle. Połykam. O, połykać wiedzę, nie? Mówi się tak. Chyba tak się mówi. Największe po prostu stadium wiedzy, które połykam, to jest właśnie z muzyki. Jak już skończyłem szkołę i skończyłem studia,
jakby cała moja wiedza opiera się wyłącznie tak naprawdę na numerach rapowych i nie tylko, i jeszcze innych gatunkach, więc według mnie muzyka bardzo mocno kształtuje światopogląd i tak naprawdę wiedzę, którą możecie podzielić się na przykład rozmowie z dziewczyną, żeby jej zaimponować. Bo akurat dużo jest takich wątków, którymi możecie, bo ja też często tak mam szkoda czegoś i kurwa, serio tak było? Więc muzyka, nie wiem, jakbym pisał pracę jakąś kurwa licencjacką czy coś, to odniósł mi się do tego, to mnie mega ciekawy temat. Każdy, kto przyjeżdża, tu popełnia serię błędu. Najpierw dorabia dealerów, no a później terapeutów. To największe miasto w Polsce, wielu szuka tutaj sensu, ale nadal jest za małe, by zapełnić dziurę w sercu. A i na klipie się w końcu skupiłem, pierwszy raz chyba kurwa od x lat, nie? Bardzo fajne i przyjemne i fajne te takie scenki, że se jadą, nie? Ale powiedziałem, nie? Yeah, that's cute. That's cute, no taka, powiedziałbym, miła piosenka, jednakże o warstwie depresyjnej, smutnej, nostalgicznej i refleksyjnej. Tak chyba najlepiej spuentować ten kawałek. Uważam, że jest przyjemne po prostu, no według mnie nie ma tu żadnych fajerwerków, nie ma tu żadnego szału. Po prostu zwykły, dobry kawałek, który dla kogoś innego, czy po prostu dla kogoś, kto nie jest w takiej sytuacji jak ja, może stanowić równie dobrze jakąś wartość sentymentalną i w jaki sposób może się to odnieść do czyjegoś życia. Myślę, że komuś nawet mogła łezka polecieć, słuchając tego kawałka, mówił, kurwa, fajne mieszkanie miałem, albo było tak ciężko, a udało się z tego wyjść. Wydaje mi się, że to także jest kawałek, który może sprawować takie, a nie inne zadanie. I tego się trzymam i taka jest moja po prostu pierwsza impresja po odsłuchaniu tego kawałka. No i co, chętnie posłucham to, co wy macie do powiedzenia na temat właśnie tego utworu. I dajcie znać, jak u was z głową, czy wszystko git, czy trzymacie się w jakiś sposób, jak szkółka, jak praca, jakie plany na wakacje. I co najważniejsze, dajcie mi znać, jakie są parkingi w Warszawie i skąd wynika ta tak naprawdę niechęć i depresyjność związana z Warszawą. Wszystkiego dobrego, miłego dzionka i wszystkiego najlepszego. Pozdro.